Zrobiłem zwiat dookoła. Nikogo nie ma oprócz tej trójki. Świetnie, czyli możemy działać tutaj. Kto by pomyślał, że zbliżał się aż tak? No tak, po znajdowaniu trupów swoich towarzyszy ciężko znaleźć sprawców. A... No dobra. Cholera. Przydałoby się chociaż ich otoczyć i jakoś ich załatwić. W końcu tylko ja i Zek mamy broń. Przydałby się ktoś do odwrócenia uwagi, a potem dwójka może się zaczaić i załatwić. Co się tak patrzycie? No i po co się odzywałem? Witam, panowie. Jestem drobnym podróżującym kupcem i widzę, że siedzicie tu sami, panowie, więc pozwólcie, że się przesiądę. Nie wierzę ci, nie wyglądasz mi na kupca. Ależ jestem kupcem. Zaprezentuję ci... ten kamień. To ci to zwykły kamień. To nie jest zwykły kamień. To jest magiczny kamień. Magiczny? A i owszem, magiczny i pokażę ci jego moc. A zatem... Czary Mary, twoja stara to twój stary. Widzisz, jaką ma potężną moc? A tak nie chciałeś brać w tym udziału. Jesteś stworzony do odwracania uwagi. Nieskromnie. Przyznałam rację. Wróciliśmy. Jak? A to co zwykle, kolejna grupka popleczników Ciriona i tyle. A pozbyliście się ciał? Nie inaczej, debilami nie jesteśmy. Co do ciebie bym się jeszcze zastanowiła. Mówi ci ktoś, że od pierdolenia gęba puchnie? Nie. Widać. Zanim się poprzytrykacie, mogę chociaż pójść do pokoju? Chciałabym... wiecie... się ogarnąć? A nie chcę nic przegapić. Dzięki. Przestań! Witaj, spotkajmy się na przełęczy. Mogę wam pomóc. Nieznajomy.
potrzebny mi ten cholerny sztylet, Kelo. Wiem, że masz informacje na ten temat. Tego, gdzie aktualnie się znajduję. Mówiliśmy się jasno. I tej umowy dotrzymam. W końcu dałaś mi to, czego chciałam, mój drogi. Tak więc wybierz się z umowy. Chcę się jak najszybciej pozbyć. Proszę, to oryginał, gdzie znajduje się aktualnie sztylet. Co do cholery. Sorwę i niotę. Coś nie tak? Nasz język? Oczywiście. Czemu uważasz, że nie? Wydawało się, jakbyś nie znał. Bardzo mało widzisz, Delilah. Skąd znasz moje imię? Nawet ci go nie podawałam. Powiedzmy, że usłyszałem je przypadkiem. A jak było naprawdę? Usłyszałem je przypadkiem. A mogłabym poznać twoje? Na razie nie. Niech pozostanie to tajemnicą. To jak mam cię nazywać? Pusty. Dlaczego akurat pusty? Jest jak najbardziej adekwatny do obecnej sytuacji. No, dobrze, pusty. O czym chciałeś ze mną porozmawiać? Mam prośbę, a w zamian wdzięczę się informacją, która może wam pomóc. Skąd mogę wiedzieć, że mogę ci ufać? Nie mogę stwierdzić, że to, co mówisz, jest prawdziwe. To zrozumiałe. Po co miałaby się ufać nieznajomemu? Jednak w aktualnym stanie nie jestem nawet skrzywić muchy. Przecież to... zakażona krew. Tyle sam potrafię zdiagnozować, jednak nie wiem, co się dzieje. Mój organizm od razu powinien podejmować leczenie. Dlatego tu jesteś. Proszę o pomoc. A wierz mi, nigdy tego nie robię. Ja nie powinnam tu sama przychodzić. Nie wiem, że tu jesteś, prawda? Nie powiedziałaś mi, pomimo tego, że ostatnio nie jest zbyt dobrze. Skąd wiesz, że... Dosłownie przypadkiem. Jednak uwierz, nie interesuje mnie twoje życie prywatne. Ani żadne inne. Mam własne problemy, którymi muszę się zająć. Muszę posprzątać bałagan, który narobił mój... brat. Jednak w takim stanie nie jestem nawet... się poruszać. Dlatego proszę o przysługę. A odwzajemnij się... Nie zostawię cię z niczym. Zgoda, pomogę ci, ale jeśli nie dam rady, proszę, nie krzywdź nikogo. Nie mam po co. Poza tym, nie prosiłbym o pomoc, gdybym nie wiedział, co potrafisz, Shreya. Co powiedziałeś? Nie przychodziłbym tu, gdybym nie wiedział, co potrafisz. Nieważne. Chyba się przesłyszałam.
Dobra. Teraz twoja część umowy. Trzydewar jest lepszym spokojem. Ale to tylko legenda. I jak legenda ma nam... O co chodzi? Czemu wszyscy tu stoicie? Mamy problem z barierą. Jak to? Przecież działa. Tak, ale działa na zbyt małym obszarze. Wracaj z Natali do środka, poradzimy sobie. Potrzeba do tego dużej ilości energii. Jest jej wystarczająco. Ostatnio ledwo wam starczyło na tą mniejszą. Może użyćcie mojej energii? Do domu, Delilah. Nie dziękuję, tato. Delilah! Marcel, nie traktuj mnie jak pięciolatki. Wiem, co robię. No dobrze, już dobrze. Ale jeśli nic się nie zadzieje, masz być tylko w pogotowiu. Dobra, dobra. Co ty robisz? Cii, muszę się skupić. Skąd ona wie, jak przejść energię? Nigdy się przecież tego nie uczyła. Skąd się tego nauczyłaś? W sumie to nie wiem. To takie dziwne, że nie potrafię tego opisać. Nie sądziłem, że potrafisz coś takiego. Wiesz, sama nie do końca wiem, co potrafię. Może masz jeszcze jakieś ukryte możliwości? Kto wie? Co się stało dalej? Chyba... znalazłam sposób, by dowiedzieć się czegoś więcej. Jak czemu nie opowiesz o tym, co się stało z Ramzesem? Ja i pewnie też Marcel. Jest ciekawe, co się z nim dzieje. Było tak cicho. Tak cicho. Więc? Natalie. Nie twój pieprzony interes. Oj, nie musisz zaraz tak ostro. Wystarczy nie. Tobie ludzkie słowa najwyraźniej są obce. Nie pytaj się o sprawy, które ci nie dotyczą. A może jednak dotyczą?
Czemu teraz nie pokażesz swojego prawdziwego temperamentu, jak wtedy? Lubiłam, jak stawałeś się bardziej poważny i taki... agresywny. Właśnie o to mi chodziło. O czym ty w ogóle pleciesz? Nie pamiętasz, jak wtedy byłeś? Tamtą noc? Wiesz, wolałbym zapomnieć o rzeczach związanych z tobą. Więc oszczędź mi uszu i resztek zdrowej psychiki. Słyszałam, co mówiłeś wtedy przez sen. Szkoda tylko, że gdy się obudziłeś, kazałeś mi wyjść. Po czym nastało wielkie... BUM! Co ty... Co tak zbladłeś, Izak? Coś sobie przypomniałeś? Ja cię po prostu zabiję. Mnie czy siebie, Złotko? Wszystko wiem. Czy cię do reszty pojebało? O co ci chodzi? To jest dobre rozwiązanie. Chcesz użyć rytuału Venanti do przywołania duszy z narodu w celu zdobycia informacji? Jesteś aż tak zdesperowana? Szczerze? Tak jestem. Nie mamy nic od miesięcy, Rej. A dziś dostałam promyk nadziei, że możemy dowiedzieć się czegoś więcej. Delilah, wiesz, dlaczego ten rytuał jest w księdze Venanti? Nie, uważam je za dość pospolite, dlatego się dziwię. Bo jest przeznaczony dla pieprzonych Venanti. Po to Venanti przechodzą rytuał przejścia między życiem a zaświatami, by móc wykonywać coś takiego dla żyjących, takich jak ty. Jest to zbyt ryzykowne. Nawet dla Venanti jest to ryzykowne. A jesteśmy w półżywi. Wymaga to skupienia, dużej ilości, energii i nie wtrącania w to emocji. A, czyli uważasz, że nie potrafię kontrolować emocji? A i owszem, bo podchodzisz do wszystkiego emocjonalnie, co może pogorszyć sytuację. A ty teraz nie podchodzisz zbyt emocjonalnie, Rej? Podchodzę racjonalnie. Nawet Venanti odradziłby ci tego rytuału. Nawet nie wiesz, jaką cenę możesz zapłacić. Powikłania są nieodwracalne. Dam sobie radę, nie wierzysz w to? Kogo chcesz przywołać? Nie odpowiadaj na pytanie pytaniem. Jeśli dasz mi odpowiedź, odpowiem na twoje. Ja chcę przywołać osobę, która może wiedzieć, co jest powodem tej całej farsy. Czyli kogo? Moją matkę. Nie wierzę, że może ci się udać. Skąd niby ten wniosek? Podchodzisz zbyt emocjonalnie. Zginiesz albo stanie ci się krzywda, w dodatku nieodwracalna. Nie podchodzę do tego emocjonalnie. To nie chcesz zobaczyć matki, tylko wyciągnąć z niej informację. Tak myślę. Nie pomogę ci w samobójstwie. Rej!
musi się o tym dowiedzieć. Przecież to jest... Oj, przestań już tak siedzieć, bo już mnie to drażni. Nie martw się o niego. Przecież on se poradzi. Jak wróci, to powiedz mu, co o tym myślisz. Natalii... Co, źle mówię? Przestań na zapas się martwić. Masz już dość problemów. I jeszcze Raymond, daj se siana. Jesteś dla niego zbyt łagodna, Delilah. Twoim zdaniem, co powinnam zrobić? Uderzyć go? To już jak chcesz. Wiesz, możesz mu po prostu powiedzieć parę słów, żeby go to doprowadziło do pionu. No nie wiem, Natalii. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Wybacz mi, skarbie, ale nie masz innego. Zrób tak.